Witam wszystkich serdecznie, to jest Biedny, zapraszam za kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Teemo na topie, za chwilę co gdzie jak tylko kupmy to jowo standardowo. Welcome, okay, dobra, chcę widzieć Teemo na topie Oriana na midzie, jestem w jungle, teraz support jadę, to Lucian przeciwko sobie, Rakan, MFK, Karma i Worwicki. Dlaczego Teemo? Tak mówię, pograłem kimś na topie, dawno kimś tam nie grałem, na kogoś innego mam ochotę, pod jakiś inny beat, bla 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 bla, bla i padł wybór na Teemo. Teemo off tank, tak będzie wyglądał mój build. Szybkość ataku i jakiś tam item na, tak naprawdę, na większą ilość HP, no bo tam żadnych rezystów nie będę budował specjalnie. Armorków również. Co maksujemy? E, Q, W, no i wiadomo, ulti. Piękny skin tak w ogóle, zobaczcie. Piękny, piękny, piękny. A ten śmiech. A zobaczcie jak się cofa fajnie. Zajebiście. Dobra. Na tupie mam wilczka. A ciekawe jak to będzie. I teraz pytanie, Teemo na rankę da? Moim zdaniem tak. Jak najbardziej tak, tylko że no nie zawsze. Nie jest jakiś uniwersalny pick, powiedzmy jak Renekton, prawda? Darius czy coś takiego. Także Teemo można wybrać na rankę, ale z głową. Ale jak najbardziej z głową. Wydaje mi się, że przeciwko Worwickiemu wygram, a przynajmniej w porządkowej fazie gry. Ale dalej też nie będzie tak źle. Obrażeń na początku nie macie za dużych, ponieważ nie gra się pod AP, wiadomo. Im dłużej trwa rozgrywka, tym obrażenia wam się zwiększają. Iver w jungle, no nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Wiadomo, Iver nie ma obrażeń. On jest bardziej supportem. O Jezu, dużego straciłem. O Jezu, ale w ogóle teraz miany. No nie, jak tak tracić miony będę, to nie będzie dobrze. W ogóle Worwicki już nie ma za bardzo many, więc bardzo dobrze dla mnie. Na jego miejscu nie kupiłbym tarczy do rana. A item, który daje tam HP i manę, gdy go użyjemy. W ogóle Worwicki na topie, to się sprawdza. W jungle nim będę musiał sobie pograć. Nie wiem, czy to ma sens, jeżeli zejdę. O jest, dobra. W ogóle Lee on nie widział, co tu się dzieje na midzie. Ziomuś, ja tracę farmę, dlatego że chciałem pomóc. Myślałem, że karma będzie biec w moją stronę, a to niestety niespodzianka. A nie będę flashował, co innego gdybym miał E. To znaczy Q. Tak to Q, potem byłby autoatak. I trutka by była naprawdę bardzo fajna. Tak, to mi się nie opłaca. Na bank bym się wywalił. Może interesowaniu, co? Nie zabiłbym typa.
Nie, cofnąć się, nie cofnąć. Giverna się kurde obawiam, że mi tutaj wejdzie. No niby mam flesza, prawda? Ale Worwicki również. Dobra, Giverna tak nie wejdzie. Ojejku, nie trafiłem. Przeciwnika w miniona. Dobra, obijam go jak mogę. U mnie problem jest taki, jeżeli próbuję kajtować przeciwnika, to tracę farmę. Nie wiem, czemu nie mogę się skupić wtedy na zaskakowaniu. Strasznie trudno mi. Jak sam widzicie, Skull nie zadaje praktycznie żadnych obrażeń. Chyba gościu w ogóle nie trafił z ulti, co? O tak w Urwickim nie grałem za bardzo. Często, gęsto go nie widzę również na rankedach, czy chociażby gdzieś tam normalach, także... Także na nie wiem, czy to było ulti. Ale chyba da. O Jezu, to jednak nie było ulti. Jest im dobrze, że biegniesz, tylko co ja zrobię? A może do boku? Ojejku, jejku, dobra. Jakoś niedługo będę grał w Borowickim w jungli, a z nim oczywiście również będzie odcinek. A odcinek również będzie z Galio w jungli. Bo Galio strasznie mi się podoba. Już nie ma na niego takiego hype'a, także... Także okej. Oczywiście tutaj nie będę dbał jakoś specjalnie o wynik. Nie zależy mi mieć powiedzmy 10 do 0 czy coś takiego. Chodzi tu tylko i wyłącznie o pokazanie Teemo. Nie, bo naprawdę świetnie mi się gra i polecam wam grać sobie nim na takich draftach, normalach, nauczyć się, a później może na rankedach. Jeżeli macie jakiegoś przeciwnika, który, no cóż, nie może zaskoczyć Teemo. Jeżeli przeciwko sobie macie Garena bądź Panteona, to no nie polecam grać Teemo, Teemo zostanie połknięty. Nas 1 200 000%. Przynajmniej z własnego doświadczenia wiem o tym. No, zazwyczaj u mnie tak było, jeżeli grałem Teemo, miałem przeciwko sobie... jeżeli grałem Garenem albo Panteonem, miałem przeciwko sobie Teemo. No to Teemo nie szło. O Jezu, znowu to straciłem dużego już dwa razy. Dobra, Q nie ma sensu używać. No, praktycznie obrażeń nie zadaje. Za to auto tak jak najbardziej. Nie, serio, współczuję gościowi, nie. Woryski ma totalnie przekichane. Ani to farmicie może nic. 59, 79. Tam na bocie teraz się wywalił. Co tam w ogóle się dzieje? Dobra, jeden flash poszedł.
A, do wjazdu jeszcze podejść mogę, dopóki jest trudka. A, wieża, what the fuck. Osiem dwa dla nas, tak w ogóle. Wow. A za chwilę się cofnę, mam 1600 prawie. O Jezu, no teraz to już będzie po mnie. Dobra, kolejny grzyb. Almost. O, zajebisty grzyb. Kurde, ta animacja cofania się. Ten skin bodajże kosztuje 1350, jak dobrze pamiętam. I moim zdaniem, skromnym, rzecz jasna, jest to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy skin za 1350. Oczywiście jest też Komando? Timo? Za 1800. A jako mogę zmyśleć, jeżeli chodzi o nazwę. Nie pamiętam już. To nie będę wymyślał jakiejś tam nazwy. I też jest spoko, ale ten jest lepszy. Zdecydowanie lepszy. Patrz się, Werna, he? Jebany szmaciarz. W ogóle Luce nie do powstrzymania. Wow, to będzie naprawdę bardzo łatwa gra. I Lisy nie do powstrzymania. Wow, on ma reda. A z jakiej to racji? 3, 2, 1, come on, come on, come on. O, dziękuję. Ja dostałem tego warda? Oriana, nie no, super. Dawaj ulti czy coś. O Jezus. Ori, 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 what the fuck. Smite tam. Chyba mi się coś pomyliło. A ja nic nie mówię. Dobra, świetnie. To lecimy zwierzę. Ocaliłem go? Chyba tak. Ta-ra-ra. Ajdy śmiech. Dobra, cofamy się. Nie no, muszę popatrzeć, tam jest sobie świetna. Ale poczekaj, czekaj. Teraz. A, nie zdążył. Dobra. Już bez wygłupów. Iwan Worwicki, nie Worwicki, to zrobimy coś takiego. Coś takiego. A teraz kupię Hurricane'a. A później, co bym może kupić? Wits End też dobry na Teemo. Co ty jeszcze Teemo byś chciał kupić?
Mam asystę? Tak, mam asystę. Wicen, właśnie. Może jeszcze GA w jakichś ekstremalnych przypadkach. Tu, lecimy. Ja będę miał fraksy. Może. A, dobra, szczepiarza nie ma. A, trudka, nie, nic mi nie da. Orwicki na mnie może się czaić. No, no. Widzieliście mi jebane mi golemy. Nie mogłem przejść przez golemy. Może asysta chociaż? Worwicka się wyczuł. Wow. To było świetne, to naprawdę było świetne zagranie. Ach, te golemy. A ja szeflerz mówię, pewny kill. A, co jeszcze na Teemo jest dobrym itemem? Jaki? Jeszcze dobry item jest na Teemo? Żeby wam podpowiadałem. Botryk też jest spoko, wiadomo, leczymy się. Atak speed, bo o to przede wszystkim chodzi. Ciekaczek, wezmę sobie blue po cichu. O, ma double buffa tam, nie będzie płakać. Listen bardziej. Tu, lecimy na to, wam. Oj, ku, grając z Teemo w ogóle zapomniał, żeby stawiać się jak grzybki. Jakoś, nie wiem. A może nie lubię? Mam jakiś uraz do nich. A, trójka nam idzie. Dobra, mogę bawić się na topie. Boże, co jest z tym Teemusiem? Może pójdę na tego mida, co? Tutaj rzucę grzyba. Wow, gościu, ty piarzu, daj spokój. Nie. Ale oczywiście dalej będę poszował. Dobra, póki mam blue, to mogę używać spelli. Ale chłopaki, nie gincie. O, ja nie trafiłem mi tego tutaj. A, to moja celność postawia wiele do życzenia. Jezus, to bolało.
Dobra, ja się może jednak cofnę. Bo mam 1700, a to dużo. A, Wicent. Tak sobie myślę, że może się przydać. Tepa chciałem użyć, nie? Ale byłbym szalony. Wola Boga, Ren. O Jezu, co to za igę dziki? Dobra. Worf. Byle bym się tu nie wykrzaczył na minionach. Ja tam chyba w ogóle double miałem. Lucent też. O Jezus. O Jezus. O Jezus. Dobra, co w tym się popędza na topa? Ja nie mogę. Ale mnie jest to jedna z najlepszych animacji cofania. 480, no nie będę tyle czekał na Golda, prawda? Dobra, dam informację, że tam idę. No ludzie, Inferno jest, zajmijcie się nim. W ogóle Oriana, nawet nie zauważyłem, dopóki nie użyła Smite'a, to że ma właśnie porażenie. A, dziewczyna chyba nie zmieniła, piknęła sobie postać i elo, do przodu. Ja raz tak zrobiłem, no i niebo zawysał z Irelią w dżungli. Dobra, ja sobie pocichaczo będę puszował. Wow, MFK UA ulti. I Ward na mnie idzie, czy nie? No, halo, elo. A no, typiarzu, szkoda, że tu grzeba nie postawiłem. No, to się przyda zdecydowanie. Wow. Nie, 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 proszę, proszę, nie, 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 nie. A, pomocy! A mogę się cofnąć? Tak, mogę. Tak w ogóle, teraz mi się przypomniało. Gram sobie Teemusią i pomyślałem. Sobie nawet bardzo dobrze. Dobra, kupię sobie ten przedmiot. Tak, i tak, i tak, i tak. Czerwony trinket, musicie go mieć. Macie grzyby, grzyby służą jako wardę, wiadomo. Wardę, które zadają obrażenia. A ten przedmiot wam się przyda, jeżeli na przykład będziecie w krzakach, poczekacie chwilę, a będziecie nie widzieli w tych krzakach, rzecz jasna. Ostatnio używacie trinketa, bo nawet i wcześniej, zależy jak leży. Tak, żeby mieć pewność, że no nie było tutaj warda, no bo co z tego, że się schowacie, jak was wcześniej przeciwnicy nie widzieli. O Jezus, widzieli. Dobra, żarcik, kosmonaucik, nie dotykaj mnie. Ja znowu idę na topa. One sobie chyba jakoś poradzą, na pewno. Muszą, nie mają wyjścia. Na mnie nie mogą liczyć, tak czy siak.
Oczywiście Frozen ma tylko niezbędny item. Stołuje przeciwników, jeżeli zadajecie autoataki. Trasz, nie pierdol tak. Dobra, i ty tylko tam. Usta, zostaw. Moja farma. Moja farma, typiarzu. Ja się cofnę, bo sobie mam dużo goldy, ale mam także typa, więc problemu nie ma. Dobra, także robimy taki interes życia. A mogą zaraz po się nie ruszać, mogą szybko poruszać się tylko. Nie, gincie, proszę. O, dobra, przekozaczyłem. O Jezus Maryja. A nie zginie niestety. Gdy ja mam farmę? 245, wow. Dobra, gi! Ha, 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 więc tak wygląda gra Timo. Nie, polecam wam na to, bo naprawdę bardzo fajnie może się pobawić. A budować go pod AP jest tak nudno, bardzo łatwo może się wykrzaczać. Oczywiście grzyby zadają zdecydowanie większe obrażenia, gdy gra się pod AP. Ale taki... Wow, jaki śmiech jeszcze w tle. A, no ale tak inaczej. Zawsze to jest jakaś frajda, prawda? Innowacja. A, dobra, więc komentarz, cóż to było na tyle. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!